trwa modernizacja 7 km dróg, oprócz tego wielu innych obiektów inżynierskich, które na terenie Parku Przemysłowego Metalchem funkcjonują od lat i przez ponad 40 lat nie mogły doczekać się remontu. Powstaną ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie w miejscach, w których ich brakowało, więc ważna inwestycja na terenach, które mogą być dumą Opola, bo Park Przemysłowy Metalchem to jest park, w którym działa kilkanaście dużych podmiotów gospodarczych. Przebudowa tej drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa tutaj na Metalchemie, bo jak widać za nami powstają nowe też fabryki, nie fabryki, hale produkcyjne i tak dalej, a drogi zostały z lat epoki minionej. Skupiamy się na tym, żeby wymienić starą kanalizację deszczową oraz infrastrukturę związaną z oświetleniem drogi, a później powstają następnie drogi i chodniki. Wiadukt został ukończony w 90%, zostały tam do wykończenia stożki w kostce granitowej i położenia nawierzchni asfaltowej. Inwestycja jest realizowana w oparciu o budżet miasta Opola, ale wsparta dużymi funduszami unijnymi. Projekt wart jest około 34 milionów złotych, przy czym projekt jest realizowany w partnerstwie z dwoma gminami, które sąsiadują z Opolem, Dobrzeń Wielki i gmina Tarnowopolski.